Skoczni Adama Małysza. Od 5 lat prawie zawsze wskakuje tu na podium. Jutro kolejna szansa, o ile pozwoli na to pogoda. Dziś miały odbyć się kwalifikacje, ale za mocno wiało. Skoczkowie nawet nie opuścili hotelu. Już po południu poinformowano ich, że kwalifikacje zostaną odwołane. Jutro też ma wiać. Ponoć do 8 metrów był wiatr i dlatego zdecydowali się odwołać. Zawsze w kłopie tutaj się mi dobrze skakało i na pewno chciałbym wystartować, no ale jeśli zawody się nie odbędą, to nic nie zrobię. Do końca Pucharu Świata już tylko 3 konkursy. Tym ważniejsze, że cała czołówka testuje w nich nowe wiązania, specjalnie na planice i Mistrzostwa Świata w lotach. Ja nie testuję, bo te zapięcia, które producent Bison Bindung przygotował do mnie, ktoś ich ukradł. Jak pech, to pech. Ale formy nikt tak łatwo na szczęście już Małyszowi nie odbierze. Polak od miesiąca nie schodzi z podium. Oby jutro też miał okazję o nie powalczyć. Transmisja konkursu w Kłopiu od 16:50 w jedynce.